Jesteśmy? A jak? Na warsztat, moi drodzy, dzisiaj biorę Mateusza Cetnarskiego, który nie tak dawno mianował się najmłodszym pisarzem fantasy w Polsce. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo miło, że mogę tutaj pogościć, udzielać wywiadu. Mateusz, no nasz wywiad miał się odbyć 3 miesiące temu, ale żeś kurwa coś wpadł po samochód. To... No niestety wypadek się zdarzył na motocyklu. Nie jechałem jakoś szybko, no ale cóż, no, dostałem z samochodu na skrzyżowaniu. No i tak się potoczyło, że noga została złama. Niestety w najgorszym miejscu, bo w Piszczelu, nie? Także... Ojej. No dobra, ale tu nie jechałeś wtedy do nas, nie? Nie, nie, to było właśnie dzień przed tym, znaczy dzień po tym, jak do mnie napisałeś, w związku z wywiadem i mieliśmy się spotkać 3 dni później, więc no wyszło jak wyszło. No dobra. Do niedawna byłeś najmłodszym pisarzem fantasy w Polsce. Mhm. Właśnie, fantasy czy ogólnie pisarzem? Znaczy, nie chciałem wpaść tak naprawdę w takie coś, że sam się ogłosić tym pisarzem. Zrobiłem dość spory research, w sensie nigdzie nie jest taki prowadzony... wywiad, że kto jest najmłodszy i tak dalej, ale w internecie były same informacje, że najmłodszy do pewnego momentu był Łukasz Sobania, jeżeli dobrze pamiętam. No ja miał wtedy 16 lat, więc czy byłem faktycznie najmłodszy? Być może tak, być może nie, ale w internecie do pewnego momentu nie mogłem znaleźć nikogo młodszego, więc tak naprawdę ten wiek wykorzystałem no głównie do promocji, bo ja nie byłem pewien, czy jestem najmłodszy, czy nie. Więc tak, fantasy użyłem dla bezpieczności, żeby zawęzić ten, wiesz, pole do poszukiwań ewentualnie. Aczkolwiek ci powiem, że na Instagramie raz się przyczepiła jakaś kobieta, że mówi, że tam byli młodsi, nie? Tylko właśnie, ona powiedziała, że były jakieś dziewczynki młodsze, nie? Ja sprytnie z tego wyszedłem, że no to jednak dziewczyny pisały, a pisarz, a pisarka, nie? Wolałem tego się rozdzielić, więc to było głównie pod promocję, żeby jednak się jakoś, wiesz, wyróżnić na tle innych pisarzy. No i co, pykło to? Pykło. No tylko ja akurat wydałem tą pierwszą książkę, Pride of Twenty Cuums, w takim niezbyt fajnym momencie, bo to była pandemia. A ja głównie chciałem stawić na spotkania autorskie w szkołach. To było takie, no, moje marzenie, można powiedzieć. Więc częściowo się udało, bo pierwszy nakład tam 100 egzemplarzy rozszedł się w 2 tygodnie. Także no, wydaje mi się, że to w miarę dobrze, dobry wynik, nie? No ale nie mogłem robić spotkań autorskich, więc to był taki no, dość spory minus. No dobra, tak jak powiedziałeś, wiesz, nie byłeś pewny, czy byłeś pierwszym, bo... Troszeczkę poczytałem, nie? Więc była Sara Wojciechowska, Tomasz Sabuniotek, to powiedziałeś, nie? Tak, tak, Tomasz, no nie Łukasz. No Tomasz, to ja powiedziałem dobrze, tak? Tak, dobrze. Ty powiedziałeś źle. Jasne. No dobra, ale tam doszedłeś do tego, że wiesz, że ty byłeś 3 miesiące wcześniej, tak? Jakoś tam. Znaczy ja wydałem teoretycznie książkę miesiąc przed, z 16 urodzinami. Wiesz, on był już wtedy starszy, więc w internecie nie było żadnych tam informacji, że ktoś był ode mnie młodszy, więc no, czemu by tego nie użyć, nie? Tak naprawdę reklama sprzedaje, więc wiesz. Aż przyszedł 1 sierpnia 2022 roku i straciłeś ten piedestał. Tak. Skąd wiesz? No widzisz, no przygotowałem się. Tak, tak. Olgierd mnie wyprzedził. Mamy dobry kontakt teraz, muszę przyznać. Bardzo fajny z niego ziomek. Pisaliśmy trochę i mamy nadzieję na jakąś współpracę, nie? Myśleliśmy, że zrobimy jakieś wspólne spotkanie gdzieś tam bliżej Poznania, może gdzieś w Warszawie. Swoją drogą też ten wypadek mój nieszczęsny pokrzyżował mi plany, bo miałem jechać do Warszawy na tydzień. No ale niestety to pokrzyżowało plany i właśnie z Olgierdem też miałem się spotkać, też na jakieś spotkanie autorskie coś wspólnie porobić, bo skoro jesteśmy młodzi, będziemy inspirować może, no ale no, na razie nie wyszło, ale kontakt mamy dobry. Okej, to słuchaj, ty masz teraz 17 lat, tak? A od kiedy zacząłeś pisać? Zacząłem pisać przypadkowo, jak miałem ile? 13 lat? Tak, tak. To powiem ci tak, jesteś drugim 17-latkiem, który jest w naszym studiu. Wiem, wcześniej był Tobiasz Zarzeczny. Tak, tylko widzisz, on tłucze gości po gębie, a ty, no. A ty poszedłeś w pióro i w papier. Zgadza się. No. Jak to się stało w ogóle, że poszedłeś akurat nie w tym kierunku? Wiesz co... moja historia nie jest jakoś zbyt ciekawa, może już późniejszy etap jest bardziej taki inspirujący dla młodych, nie? Bo to się zaczęło tak, że po prostu lubiłem czytać książki. Na początku lektury, to w klasach 1-3, potem w klasach 4-6 zacząłem sięgać po książki, które mnie po prostu samego zaczęły interesować. Była to fantastyka i nie czytałem jakoś nagminnie, nie jestem osobą, która siedzi w książkach i tak dalej. No i pewnego razu było zadanie z polskiego i pani powiedziała, żeby napisać jakąś tam opowiadanie z morałem. No to napisałem, oddałem to wypracowanie, potem na lekcji pani mnie wywołuje na środek, bo było takie no w miarę dobre. Swoją drogą je umieściłem na końcu Feel Alive w mojej książce drugiej. No i tak, przeczytałem to opowiadanko i pani mówi, z tego mogła powstać książka, nie? I wiesz, od razu tak, kurczę, może bym coś napisał więcej, nie? No bo tak ograniczać się do takiego małego wypracowania, tylko wiesz, to był taki a la romans, można powiedzieć. Gatunek, którego nie lubię. Więc nie poszedłem w to. I to wiesz, to też nie było tak, że od razu zacząłem pisać potem, nie? Słuchaj, były wakacje, pojechałem z bratem do dziadka kosić trawę. No zwykły obowiązek, nic szczególnego, ale tak, to był rok 2018, sierpień. I tak, telefonów jakichś super nie było, przynajmniej ja nie miałem. Internetu też jakoś nie było za bardzo w telefonie. Muzykę słuchać, jak brat kosi trawę spalinową, to nie za bardzo. Wziąłem sobie zeszyt, dosłownie. Zeszyt wziąłem taki brudnopis, długopis. No i zacząłem pisać, nie? No to czekaj, kosiłeś, poczekaj. I wiesz, to co ci przyszło do głowy to... Dobra, no to dobra, wymyślimy sobie panią Bright i ona będzie w jakimś tam zawieszonym w przestrzeni, tak? To znaczy wiesz, ja nie wiedziałem o czym mam pisać. Wiedziałem jakie są założenia, bo generalnie chodzi mi o to, żeby młodych ludzi zachęcić do czytania, bo nie oszukujmy się, czytelnictwo w Polsce kuleje na takim stopniu, że ktoś młody widzi książkę, chce mu się wymiotować, nie? I tak, wiem jakie są książki. Generalnie jest dużo opisów, akcja się ciągnie. Weźmy na przykład lektury, co dla mnie jest całkowitą głupotą, żeby na przykład w 7 klasie omawiać pana Tadeusza. To tym bardziej zniechęca, więc ja stwierdziłem, że napiszę książkę, którą sam bym z chęcią poczytał. Czyli co? Ważne jest dużo dialogów, ważne są krótkie opisy, a przede wszystkim, żeby ta akcja była wartka cały czas, nie? I ja to pisałem dla osób, które nie mają styczności z czytelnictwem generalnie. No i też dla siebie poniekąd, nie? Chciałem jakoś zachęcić też młodych do czytania, co widząc po spotkaniach autorskich opłaca się i faktycznie widać, że te dzieci, pomimo że w ogóle nie czytają, one są potem w takim szoku, nie? Że zaczynam normalnie na luzie opowiadać o tym, że napisałem, bo mnie to po prostu kręciło, że to jest moja pasja i... Wiesz. No widzisz, podszedłeś do tematu chyba tak troszeczkę jak nasz ostatni gość Ewa Zbaraszewska, pozdrawiamy cię Ewa, gdyż ona, wiesz, szukała płaszczy na rynku i też nie znalazła. Oglądałem, zaczęła tworzyć swoje, nie? Płaszcze. Czyli tak samo ty, wiesz, zacząłeś tworzyć swoją książkę, bo po prostu jakieś szukałeś swojej tej niszy, tak? No tak, tak. Próbowałeś dotrzeć do swoich tam ludzi. No dobra, no ale poczekaj chwilę, bo tak, przeglądając twoje Facebooki, Instagramy, to czy Instagrama twojego nie przeglądałem, nie wiem czy masz nawet. Podobnie jest do Facebooka. Właśnie widziałem wypełnione sale tam bibliotek, sal gimnastycznych, pełne dzieciaków. I teraz jest tak, czy te dzieciaki akurat nie przyszły do ciebie, czy po prostu one były tam, bo to się zaliczało do godzin lekcyjnych? To się zaliczało do godzin lekcyjnych i wiesz co, nie chodzę do liceum, w sensie do liceum będę chodził pewnie później, jak już będę w odpowiednim wieku, bo rówieśnik, który pisze książki, no... Możesz się spodziewać, że nie cieszy się dość dużym uznaniem. W sensie to jest takie, wiesz, spotykasz kogoś, ktoś ma takie zdanie, ty kurde pisarz. Nie? No kurde, co on sobie myśli, nie? Wydał jedną, dwie książki i myśli, że co jest, nie? I właśnie na spotkaniach w podstawówkach to jest też fajne, że te dzieci na początku tak przychodzą, patrzą na ciebie, tak... Skończ już, nie? No, wiesz... I pierwsze co robię, bo... Spotkania autorskie generalnie kojarzą się z czymś takim, że sobie przychodzi pisarz. Ubrany mniej więcej jak ja, wiesz, ja ostatnio poluję taki styl, ale generalnie na spotkania przychodzę luzacko, mam w skórze i tak dalej. I młodym się kojarzy spotkanie autorskie z czymś takim, że przyjdzie pisarz, sztywno, i będzie monotonnym głosem mówił, o czym są książki, jakie one są fantastyczne, że warto sięgać po książki, nie? Ale ja stwierdziłem, że skoro idę do młodych, to trzeba ich czymś, wiesz, zachęcić. Więc właśnie takim tonem, wiesz, zmieniam ton głosu, raz mówię cicho, raz mówię głośno. I wiesz, staram się to jakoś modyfikować, żeby ich w to wciągnąć, w tą opowieść. Druga rzecz to jest to, że ja jestem w ich wieku, nie? Więc to dodatkowo ich wkręca, że ja mogę wydać książkę, to oni też mogą. I słuchaj, na przykład klasy 7. i 8 to już są takie wyrostki, nie? Oni są najstarsi w szkole, więc oni się czują pewnie, nie? I zdarzyło się tak parę razy. No nawet wtedy to był mój rekord sprzedażowy w ubiegłym roku. W Wysokiej Głogowskiej, tam byłem chyba, miałem spotkanie z 7. i 8 klasą, no i na początku oni tak się patrzyli, nie? Że to jest... Napisał książkę, wiesz, myśli sobie nie wiadomo jak o sobie. I wiesz, ja widziałem po ich minach, że oni nie biorą tego na serio. A właśnie Feel Alive pisze o tym, że no słuchaj, bo oni myślą, że trzeba być takim jak inni, nie? W sensie mówią, że chcą być sobą, ale tak naprawdę robią to co inne, czyli co, słuchają jednej muzyki, ubierają się tak samo, nie? No i generalnie ja na spotkaniach mówię, że warto być innym, przedstawiam tu całą swoją historię, ale właśnie mówię, że jeżeli będziecie tacy cały czas, będziecie się starali podlizać swoim znajomym, wiesz, będziecie robili wszystko to, co inni, nie będziecie mieli własnej pasji, będziecie się bali z tym wyjść, no to potem, okej, jeszcze do liceum to jakoś wybierzecie ten kierunek, ewentualnie technikum. No ale co potem? Nie? Potem przychodzi taki moment, że no skończyłem szkołę, no i co dalej, nie? Przecież wszystko było takie kolorowe, piękne, że nie wiem, że będę rapował, nie wiesz, no dużo ludzi teraz no, wchodzi w ten świat, powiedzmy, albo chce zrobić swoją karierę nagrywając TikToki, nie? Całkowicie, wiesz... bez jakiegoś większego sensu. No nie mówię o tych, co są wartościowe, nie? Ale o tych, co na przykład na Instagramie pokazują różne rzeczy, tylko żeby zdobyć widownię za wszelką możliwość, nie? Także ja im mówię, no skończycie szkołę i co dalej, nie? Nie realizowaliście żadnej ze swoich pasji, byliście tacy jak inni, nie chcieliście być sobą, bo się baliście wychodzić przed szereg, a potem nagle się okazuje... I kurde, ja nie wiem, co mam robić w życiu, nie? Na studia nie pójdę, bo się nie uczyłem. Do łopaty nie pójdę, bo jestem pan, nie? No to co, na utrzymaniu rodziców przez całe życie, nie? Kiedy, że tak powiem, powiedziałeś albo wysprzęgliłeś się, jak to mówi młodzież, że piszesz? Z tym jest dosyć nieciekawa opowieść, wiesz. Wychodzenie generalnie młodzieży w tym wieku jest ciężkie w tych czasach, nie? Bo ja powiedziałem to w klasie 7 na samym początku, że piszę książkę, nie? No to ja chodziłem do szkoły, gdzie klasy nie były zbyt duże i no wiesz, no, co mogli pomyśleć, nie? No kurczę, wyobraź sobie, że ty chodzisz jeszcze do szkoły, nie? I ktoś z twoich znajomych, generalnie chłopaków, bo dziewczyny jako tako jeszcze mogą pisać, to nie jest nic dziwnego. Ale jak facet ci mówi nagle, że on pisze książkę, to co ty sobie myślisz? Raz, że myślisz, że jakiś wariat, jakiś, nie wiem, ziomek, co mu odwaliło coś, kurczę, i ci, wiesz, i ludzie ci mówią, no ale po co ty to robisz? Przecież raz, że nikt tego nie będzie chciał czytać, no bo kto czyta książki 15-latka, nie? Albo 14-latka. A po drugie, kto ci to kupi w ogóle, więc cały ten biznes jest nieopłacalny, weź z tym skończ i tak naprawdę mogłem z tym skończyć, nie? A to wiesz, to był wierzchołek góry lodowej, bo wiedziałem, że będę pisał książkę, nie? To już jedna rzecz. Dwa, że mój styl, jeżeli chodzi o ciuszki, muzykę i tak dalej, jest trochę inny. A poza tym fryzura, nie? Tutaj przeorałem sobie tymi grabiami, tutaj jakieś gniazdo zrobiłem, nie? Generalnie mnie jara Ameryka lat 50., 60., 70. Matko boska, ja powinienem się tam urodzić, nie? Wszystkie samochody z potężnymi silnikami V8, wiesz, jak to mruczy, jak to wygląda, w ogóle, no... Wiesz, i dwa, że to robiłem, a trzy, jestem gigantycznym fanem Michaela Jacksona, wiesz, od 5. klasy, non-stop, muzyka codziennie. I słuchaj, w 7. klasie, w 7. było, był realizowany taki piknik rodzinny w mojej szkole, no i stwierdziłem, kurczę, żebym Jacksona zatańczył, nie? Tylko ja nie miałem ani nauczyciela Jacksona, ani nie tańczyłem, tak wiesz, tylko chciałem się pokazać, nie? I to powiedziałem, to już było kontrowersyjne, ale... Jak wtedy jeszcze wyszedł dokument Leaving Neverland, może kojarzysz, o pedofilii Jacksona rzekomej, bo tam było tyle nieścisłości, że to też przekracza ludzką, wiesz, logikę, nie? Że jak tak można człowieka obsmarować? On naprawdę, wiesz, pomagał biednym, pomagał dzieciom, nawet do Neverland zapraszał, a ludzie uznali go za pedofila, bo jakieś doniesienia ludzi, którzy chcieli się tam, potem się okazało, że są zawisni, na przykład nie mają pieniędzy, zbankrutowali, na przykład ci, co go oskarżali, nie? No to ja w takim razie stałem się tańczącym pedofilem, nie? Mhm. Ja chciałem naprawdę zatańczyć, bo to mój idol. Widziałem, jaką ciężką drogę przeszedł, jakie ciężkie miał dzieciństwo, no naprawdę, jego ojciec w wieku 6 lat akurat go zmuszam, żeby tańczył, nie? I śpiewał. Jak się pomylił, no to wiesz, albo pasem, albo też Michael opowiadał, że ojciec rzucił go o ścianę, nie? Zdarzało się. To była Ameryka lat 60., 70., tam wiesz, to jeszcze czarni ludzie. Generalnie nikt się z nimi nie liczył, nie? To nie jest tak jak w dzisiejszej Europie, że dasz klapsa i idziesz do więzienia, nie? Także no tam to faktycznie no, straszne było. Potem się ludzie dziwią, że tak no, trochę zdziwaczą. Nie ma co ukrywać. No jednak no smutny jest jego los, nie? Osiągnął tak dużo. Jego album jest najbardziej sprzedającym się... To chyba Krzesło czytałem już. Thriller jest najlepiej sprzedającym się albumem wszechczasów. Tam się sprzedał w ponad 100 milionach kopii na całym świecie. To... Przerasta nawet dzisiejszych artystów, co mają do dyspozycji internet, nie? I wiesz, no to jest smutne, że tak się stało, no ale cóż. Wiesz, ja chciałem to zrobić, więc nauczyłem się i zrobiłem. Wtedy tańczyłem Billie Jean, Smooth Criminal i Thriller. No i też teraz na spotkaniach autorskich tańczę i pokazuję, że no się da. Bo czemu nie? Bo chciałem, to zrobiłem. No, no w czym problem? Trzeba chcieć. Teraz młodzi mają tyle, wiesz, możliwości. Może brzmi boomersko, ale co mnie to obchodzi, skoro 3 lata temu ludzie mówili, że nie wydam książki, smarowali mnie gównem za przeproszeniem, a teraz wiesz, no robię to, co lubię i wiesz, no mogą mówić, że jestem boomerem, ale taka jest prawda. Młodzi ludzie mają miliony, wiesz, możliwości, mogą robić, co chcą, ale im się nie chce. No właśnie, wiesz co, zahaczyłeś o kolejne moje pytanie, gdyż właśnie miałem zadać ci, wiesz, no masz swój styl, ubiór, wyczeskę i wiesz, czy ludzie cię po prostu, wiesz, nie traktują jakiegoś, wiesz, odstrzeleńca, wiesz, jakiegoś odmiennieńca, wiesz, no. Raczej w moim wieku, wiesz, szczerze powiedziawszy, nie lubię zadawać się z ludźmi w moim wieku. To jest według mnie duża moja wada, duży mój minus, bo chciałbym mieć, wiesz, tak naprawdę więcej znajomości, bo o ile w podstawówce no nie było łatwo, no bo przez to, że byłem inny, no to też nie mogłem sobie znaleźć prawdziwych przyjaciół, nie? To w dzisiejszych czasach też jest masakrycznie trudne dla każdego, bo wiesz, osiągnięciem zdaje się, wiesz, pójście na imprezę i nawalenie się jak szpadel, wiesz, bo to jest fajne, nie? I wiesz, no, że ja tak nie byłem z tego typu ludzi, że chciałem robić co mnie po prostu jarało, no to w podstawówce raczej, no tak jak mówiłeś, no z tym tańcem i z książką, no to raczej za bardzo przyjaciół sobie nie znalazłem. Dopiero w liceum poznałem przyjaciela, który no, pomógł mi tak, że jestem mu wdzięczny dozgonnie, nie? I potem w ubiegłym roku też poznałem moją dziewczynę Helenę. Jestem jej też wdzięczny, bo bez niej to życie nie miałoby sensu. No, tak dobrze, no ale co zrobi ten przyjaciel? No, do Helenki zaraz dojdziemy. Przyjaciel, no wiesz. Doszło do wydania książki, nie? To jeszcze będziemy mogli potem ewentualnie porozmawiać o tych drogach wydawniczych, bo to też jest śmieszne. Na przykład te wydawnictwa to nie jest, że ci wydadzą dobroczynnie książkę, tylko to jest biznes po prostu. Jak im się nie opłaca, to ci nie wydają książki, radź se sam, nie? Albo wydadzą i potem jej nie promują, wydałeś, no masz książkę, nie? No ale ja przez długi czas się zastanawiałem, czy wydać książkę, czy nie. No bo tak, jeżeli mi się uda, no to fajnie, bo ludzie powiedzą, wow, nie? Wydałeś książkę, ale sukces, nie? Ale super, w wieku 16 lat, nie? Czy tam 15. Ja cię, nie? Ale z drugiej strony, jakby mi się nie udało, to spodziewałem się, że dawniej znajomi po prostu, wiesz, no dalej by ze mnie szydzili i to by było tak jak wcześniej, wiesz. Ja nie mam tego zasu, no bo to faktycznie jestem trochę pokręcony i wcale się nad tym nie użalam, nie? Tylko po prostu mówię jak było, nie? Żeby też może kogoś zainspirować, że da się, jak się chce. Więc... Jakie było pytanie, przepraszam? Oderwało mnie trochę, przepraszam. A, co zrobił przyjaciel? No to... Wstrząsnął tobą, kurwa, wiesz, i powiedział, nie przejmuj się, kurwa, idziesz w to gówno? No. Coś takiego? Mniej więcej tak. No widzisz, no i wiesz, na określoną liczbę osób, dajmy na to 10, 20 czy 30, rodzi się taki właśnie, tak jak ty, który idzie tą swoją drogą, wiesz, no. Bo dużo ludzi, którzy osiągnęło, tak jak właśnie ten Michael Jackson, co tak mówisz o nim, albo różnych piosenkarzy, artystów, osiągnęło to swoim samym zaparciem, nie? No tak. Mimo, że rodzice podkładali nogi, mimo, że problemy były w szkole, mimo, że wszyscy się wyśmiewali, ale oni dawali, brnęli to dalej, nie? Tak, czasem się zastanawiam, czy warto, szczerze. Znaczy, wiesz, robię to, co lubię, ale... Bo to jest, można powiedzieć, trochę... Nie to, że może niesprawiedliwe, może ten, no bo... pisarz to generalnie kojarzy się z czymś nudnym, nie? Że to jest no pośmiewisko, nie? A jak jesteś w młodym wieku na przykład raperem, to wszyscy cię lubią, nie? Z byle powodu. Znaczy powiedzmy, no. Mówię... Znaczy ja, żebym ja znowu na boomera zaraz też nie wyszedł, wiesz. Nie, no luz, no. W moich czasach hip-hop jeszcze był jakieś tak wartościowy, teraz to taka papka jest gówniana, no. Że to ja się słuchać nie chcę. No ale dobra, no przykład jeszcze masz Elvisa Presleya, z niego się też kurwa śmiali, no. Bo był kurwa, wiesz, odmieńcem, wiesz. No ja też go uwielbiam. Wiesz, no cały mega, styl, petarda, no. No ostatnio film był. No ten film jest po prostu... petardą, po prostu prawdziwą petardą i właśnie otwiera oczy ludziom, ile te osoby muszą przejść w życiu, żeby potem być lubianymi, no, żeby osiągnąć je w życiu. No i ci ludzie, już w kilku wywiadach to już poruszałem, że później ci ludzie widzą ten wierzchołek cały tego sukcesu, nie? Ale nie widzą tego pod spodem. No tak. Ile to kosztowało, nie? No teraz są popularne te, wiesz, filmy biograficzne. O Jacksonie też słyszałem, że coś mają kręcić. Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Że to też nie będzie takie przejście na drugą stronę, że aniołek. Przecież, wiesz, no... Ja wierzę, że był niewinny, nie? I też sądy to wielokrotnie tam udowadniały, że jednak jest niewinny, nie? No tak, no wiesz, no ja Michael Jackson, kurwa, wiesz, to ja się jarałem, no to były moje czasy w ogóle, jak ja byłem w podstawówce, to było kurka wodna 30 lat temu, no to Michael Jackson był wtedy na topie, to pamiętam, kurwa, miałem wszystkie kasety, wszystkie jakie były, to byłem, no musiałem to mieć, nie? I kurwa, wiesz, bardzo chciałem być na jego koncercie, no niestety nie zdążyłem, stało się jak stało. Pytanie od naszego słuchacza, nie wiem czy czytałeś, bo gościu tam w komentarzu napisał. A tak, tak. Znasz Walaszka? No kojarzę jego produkcję, tak. No i inspirowałaś się twórczością? Byłem za młody, no. Jezus, zacząłem tworzyć w wieku 13 lat, nie? To... No to Kapitan Bomba już był, nie? Pierwszy Kleszek już był, no. Wściekłe pieści węża były. Tylko wiesz, jeżeli bym pisał książki bardzo wulgarne, typu, no nie wiem... erotyk jakiś czy coś, no to do podstawówki bym nie wpuścili, no proste, nie? Także, wiesz, piszę fantastykę, bo fantastykę lubię i fantastykę też lubią młodzi. No dobra, no w ogóle... Bright, o co chodzi? Skąd w ogóle wziąłeś tą Sarę Bright? Lubisz imię Sary? Nie. Skąd to się wzięło? Kosiłeś trawkę i wiesz... No powiem ci, że no, po prostu powstało no Sara, no okej, krótkie, fajne imię, to może się przydać, nie? Nie będę jakoś musiał, bo to ręcznie pisałem wszystko, nie? Oprócz Feel Alive. Feel Alive pisałem na komputerze, to w ogóle książka powstała w miesiąc, nie? Feel Alive, wydaje mi się, że bardzo ważne dla młodych. A Bright, no to pisałem ręcznie cały czas i tam faktycznie dość dużo błędów było na początku, wiadomo, też potem korekta. No i była sobie Sara Bright i ona walczyła i ma sporo przygód, nie? Chodziło mi o to właśnie, o to, jak ta książka ma wyglądać, jaka ona ma być. Czyli ma być, wiesz, dużo dialogów, dużo akcji, żeby nie było opisów jakoś dużo. Wiesz, żeby młodym się to dobrze czytało, nie? Nie zależy mi na tych recenzentach, bo oni też mi, kurczę, popsuli trochę psikę, jak zaczęli jechać po Bright, że tego się czytać nie da. A ja tam pisałem, że tak, pierwsza część to jest skupienie na akcji, głównie na akcji, żeby tego młodego czytelnika, no, zachęcić, nie? Żeby go wciągnąć w ten świat. Potem druga część, no to jest rozwinięcie świata. No a trzecia, no to będzie zwieńczenie tych wszystkich najlepszych rzeczy. To będzie trylogia prawdopodobnie. Czyli będzie trzecia część. Oczywiście. No i to, moi drodzy, spodziewajmy się trylogii Stary Bright. Zgadza się. No dobra, zaznaczyłeś że Feel Alive, nie? To ja nawet wydrukowałem tą. To może damy prawdziwy egzemplarz. Za chwilkę. Słuchajcie, moi drodzy, w ogóle o co to chodzi? Bo czytałem, szukałem recenzji w ogóle twoich książek i tutaj Mateusz Cetnarski napisał książkę, poradnik, nie wiem, dla młodych. Nie lubię tego określenia szczerze, ale... No dlatego wyprostujesz to zaraz, nie? Bo... Tak dużo ludzi to określa na internecie w tych recenzjach, że ty zaraz się bawisz jakiś coacha czy coś w tym stylu, czy będziesz chciał umoralniać młodzież, to nie wiem, zaraz chodź. Poczuj, że żyjesz i uwolnij się z kajdan przeciętnego świata. O co to chodzi? No bo co miałem napisać? No, bądźcie sobą. Takiego tytułu bym nie dał, nie? Generalnie angielski tytuł mi trochę bardziej leżał, nie? Coś, co przyciąga wzrok, nie? I tak, w życiu nie chcę być żadnym coachem. To jest najgorsze, co może być, bo ja się nie mam z jakiegoś jego topa, że nie chcę mówić. Na spotkaniach autorskich pójdziesz do której ze szkół, w której byłem, to ci powiedzą, że to spotkanie nie wygląda tak, że ja się chwalę tymi książkami. Patrzcie, tutaj wydałem Bright, tutaj drugą Bright, tutaj jeszcze Feel Alive. Zarabiam kasę w końcu, a wy co? To nie o to chodzi, nie? Feel Alive to jest książka no, dla młodych. Wiesz, no, chodzę do podstawówek, no to musi być dla młodych, nie? I tak, oczywiście, są książki motywacyjne, jest ich pełno, tylko jest jeden podstawowy błąd. W tych książkach motywacyjnych autorami są no, starsi ludzie, nie? Znaczy, może starsi, no dorośli po prostu. Ja jestem w wieku czytelnika, więc wiem, z czym ten młody człowiek się musi mierzyć. Oczywiście nie brakuje krytyki szkoły, systemu edukacji. No bo na przykład, sobie tak ostatnio myślałem, że język polski, z czym się kojarzy? Z język lekturami. Polski, no z lekturami, no. No. To ja na języku polskim chciałem się dowiedzieć, jak pisać akcje. Bo się sam musiałem domyślić, że wolna akcja to są generalnie długie opisy, żeby one były powolne. Dynamiczna akcja to jest dużo dialogów, jest dużo akapitów, generalnie zdania są krótkie, żeby to leciało jak najszybciej, nie? Żeby to pędziło. W szkole się tego nie nauczą. W szkole dostaniesz pana Tadeusza i się... No co z tego masz? No za 30 lat wiesz, że coś takiego było, wiesz, no pan Tadeusz, no to epopeja narodowa. Mickiewicz, no faktycznie miał talent, ale czy... Uczeń z 7. klasy to zrozumie, potem jeszcze ma to wklepywać w egzamin. Wiesz, to jest całkowicie bez sensu, nie? Ale wiesz, ty język polski ograniczyłeś do lektur, no ale język polski to też jest, wiesz, ortografia, to jest uczenie pisania, wiesz. No tak. Każdy wynosi z tych lekcji coś dla siebie też. Chociaż wiesz, na przykład w liceum to są głównie lektury, nie? I to do tego się ogranicza. No i właśnie tam w filale, podbiegam trochę od pytania, właśnie trochę no, krytykuję to, że na przykład... Słuchaj, Feel Alive napisałeś na samym końcu, pisze tak. To nie ja pisałem. No dobra, jest napisane. Mateusz Cetnarski przekazuje swoje doświadczenia z pisania powieści fantazy, a także w ogóle z okresu, w którym odkrył, że przestał już być dzieckiem, któremu rodzice mówią, co ma robić. Mhm. To kiedy przestałeś być dzieckiem? Ja nadal jestem dzieckiem. Wiesz, ja Feel Alive piszę o tym, żeby jak najdłużej być dzieckiem, bo wiesz, w klasie 7... Powiedzmy, to już się zaczyna dla ludzi taki okres, że kurczę, oni są dorośli i wiesz, i oni mogą wszystko. Ja w klasie 7, 8 byłem dzieckiem na 100%, nie? Może odwalałem cringe'owe rzeczy, no ale co z tego? Ja się cieszyłem, nie? Bo tutaj właśnie piszę, pamiętam taki fragment, że z dziecka możesz stać się szybko dorosłym, nie? To wcale nie jest trudne, nie? Powiedzmy, może nie będziesz wyglądał dorosłego, ale będziesz się czuł dorosły, nie? Że ty możesz wszystko, nie? Ale już dorosłego, jak masz powiedzmy 40-50 lat, to nie możesz się zachowywać jak dziecko. Znaczy, no teoretycznie możesz, tylko wezmą cię za chorego psychicznie, nie? No, także Feel Alive pisze, żeby jak najbardziej czerpać z tego, bo wiesz, dzieci, jak widzisz dzieci, no to oni o wszystkim myślą tak beztrosko, nie? Że jest takie fajne, że jest takie przyjemne, że może kiedyś będą nagrywać filmy, nie? Są takie pełne nadziei, nie? I potem... Przychodzi system i to równa z ziemią. Tak, i to wiesz, niekoniecznie na przykład media społecznościowe, chociaż też to no, dużo niszczy, aczkolwiek na przykład szkoła wydaje mi się, że też. No bo tak, siedzisz w szkole powiedzmy 7 godzin, czy tam 8, wracasz do domu, no to też zajmuje czasu. Człowiek powinien spać z 8 godzin, więc tam jakie wyliczenia zrobiłem, to średnio masz 2-3 godziny czasu wolnego. No i co, w tym czasie masz mieć chęć na jakieś rozwijanie pasji, to nie masz mieć w ogóle czasu dla siebie, nie? A uczysz się chemii, fizyki, historii, w ogóle jakichś, wiesz, nie wiadomo jakich trudnych rzeczy, chociaż i tak wiesz, że z tego potem nie będziesz korzystał. Ja tu mówię na przykład o liceum, bo o ile w podstawówce wszystkie przedmioty są, wiesz, ważne, na przykład, no powiedzmy historia, tylko nie uczenie dat, tylko dlaczego tak się stało i co się może stać w przyszłości, nie? Analizowanie tych rzeczy. No na przykład znajomość historii polskiej jest ważna, ale takie rzeczy, niektóre na przykład z fizyki, jak obliczyć nie wiem, objętość, gęstość, no po co to? Tak szczerze, nie? No wiesz, no ja do tej pory nie wiem, po co mi jest tanges, kutanges i wiesz. Ja się właśnie teraz tego uczę, także... Powodzenia. Dziękuję. Słuchaj, bo nawiązałeś wcześniej do problemów wydawnictwa. W ogóle jak to wygląda, że no, wydajesz książkę i... Co czeka młodego wydawcę, pisarza, wiesz, żeby wydać książkę? Wiesz, jak zaczynasz coś pisać, to musisz się mierzyć z tym, że to nie jest, nie wiem, to już nie jest XVIII wiek, że piszesz i ludzie podziwiają, że ty jesteś wyuczony. No nie. To jest tak, że piszesz książkę i musisz wiedzieć, że to wchodzisz w biznes. Nie oszukujmy się. Bo tak, napiszesz książkę, no i co dalej? Chcesz pójść do wydawnictwa, no to musisz mieć coś, co ich zachęci, nie? Oni nie patrzą na to, czy książka jest dobra, czy to jest jakoś super napisane. Oni patrzą na to, czy to się będzie sprzedawać, nie? I wiesz, ja do wielu wydawnictw pisałem, bo to wydanie książki też są koszty, dość duże. Ja do wielu wydawnictw pisałem z taką myślą, że no ja to będę promował młodym, że wiem co się młodym ten. No ale tak, pisze ci 15-latek, no kurde, nie weźmiesz go na serio, nie? No, wydasz książkę takiemu smarkaczowi i co dalej? On zepsuje ci całe wydawnictwo, nie? Zaraz, że coś zacznie pisać, coś nie tak, jakiś głupi, jakieś ma fantazję, chciał napisać książkę, on napisał super fajnie i spodziewałem się, że większość wydawnictw nawet tego nie rozpatrzała, chociaż w internecie krążą opinie, że to wiesz, wysyłasz tą propozycję, oni ci nawet nie odpiszą, nie? Mi nikt nie odpisał prawie. I wiesz, warunkiem tego, że wydam książkę w self-publishingu, no to było dofinansowanie od prezydenta miasta Stalowej Woli. No, dzięki Bogu się udało. Jestem bardzo wdzięczny. Natomiast wiesz, to był tylko procent tej ceny, bo wydanie książki to jest, no dzisiaj jest z pełną korektą i tak dalej, żeby tak, no fajnie to wyszło z nakładem powiedzmy 300 egzemplarzy, tak na start, no to jest koło 10 000 złotych, nie? Vanity Press, no to jest takie połączenie self-publishingu, czyli samowydawania z takim tradycyjnym wydawnictwem, no i tam płacisz 2 razy więcej i tak naprawdę nie masz pełnych praw autorskich, jeszcze do tego nie dostajesz 100% ceny okładkowej, nie? Aczkolwiek, wiesz, jesteś pisarzem, tworzysz książkę. No i wysyłasz ją do wydawnictwa. Powiedzmy, że już tam, wiesz, uda ci się dostać jakoś. I to jest biznes, tak jak mówiłem. Jesteś ich pracownikiem, a tak naprawdę po prostu jesteś mrówką, która dla nich pracuje, nie? Że dostarczysz im tekst, oni wydają i oni zarabiają, bo ty z własnej książki, na którą pracowałeś powiedzmy, nie wiem, 3 lata, dostajesz 5 do 10% ceny układkowej. 3 zł za jeden sprzedany egzemplarz, więc żeby ci się to opłaciło powiedzmy, to weź i sprzedaj 1000 książek w miesiącu. Nie? Jak tych książek na rynku jest tyle, że niedługo będzie więcej pisarzy niż czytelników, nie? Natomiast self-publishing, samowydawanie jest to bardzo ryzykowne, bo wkładasz swój kapitał. Jeszcze jak ja byłem niepełnoletni, no to też musiałem rodziców oczywiście poprosić, jakiś sponsorów szukać. Więc no to jest duże ryzyko, nie? I za pierwszym nakładem ci się to oczywiście nie zwróci, nie? Jak chcesz wydać kolejną książkę, to też musisz mieć na to pieniądze, nie? Więc nie wiem, jak mi się udało, szczerze powiedziawszy. Ale się udało. No udało się. Ale to pierwsza książka poszła w nakładzie 100 sztuk, tak? Tak, 2 tygodnie. I to wszystko sprzedałeś, czy było rozdawane? Jak to wygląda? Część no rozdałem, wiadomo, rodzinie, część sprzedałem. No jak mówiłem, to była wtedy pandemia. No i spotkania autorskie niestety były niemożliwe. Potem miałem... Ale pandemia mogła ułatwić i to, bo wszyscy byli w domu, czyli mogli czytać to, nie? Nie, bo wiesz co, ja kieruję właśnie książkę do osób młodych, nie? Osób w szkołach. Ktoś, kto nie czyta książek, nie pójdzie ci nagle do internetu zobaczyć, że o, fajna książka, kupię sobie. O, przepraszam. Wiadomo, wolą pograć na komputerze. Ja też lubię grać na komputerze. To nie jest tak. Nie jestem jakimś coachem, właśnie wracam jeszcze do poprzedniej części, że kurczę, wstaję o 5:00, robię to i tak trzeba żyć, jem zdrowo, ćwiczę i tak dalej. No nie. Ale w każdym razie, wiesz, no w pandemii, no... Jak ktoś nie czytał, to nie zacznie czytać nagle, więc potrzebowałem tych spotkań autorskich. I właśnie ze sprzedaży tam miałem trochę kasy, no to napisałem Feel Alive, nie? Bo chciałem jeszcze z czymś jeździć po tych szkołach. Wydałem w październiku 2021 roku, to właśnie była książka jedna w marcu, potem w październiku, czyli pół roku odstępu, nie? Trochę mnie wtedy zakręciło z tym wydawaniem. No i pojawiły się pierwsze możliwości spotkań autorskich. W pierwszym tygodniu od wydania Feel Alive zrobiłem 3. W kolejnym chyba też 3. Potem były 4, potem chwila przerwy, potem znowu i znowu i znowu. I tak, to mogło całkowicie nie wyjść. Ale wiesz, na pierwszym spotkaniu wypadłem w miarę dobrze, bo to była tam powiedzmy na 50 osób powiedzmy było puszczonych 10 książek, nie? I potem ta liczba rosła. Ja byłem po prostu w szoku, że po prostu będąc sobą, potem jeszcze na samym końcu tańczę Jacksona, nie? Wszystkie ruchy, wiesz, pokazując młodym, że to ich podjara, nie? Potem będę ci mógł pokazać filmik, ale jeżeli będzie też możliwe, to no ewentualnie poprosił, żeby wstawić. Byłem w szkole w Nisku, to było właśnie w 2021 roku, wtedy co była ta fala spotkań autorskich, można powiedzieć. I nie spodziewałem się niczego większego. To była pierwsza moja większa szkoła chyba. I na spotkaniu było tam, no powiedzmy 150 uczniów, nie? Klasy 4-6, potem 7-8. I słuchaj, skończyło się spotkanie autorskie I nagle te wszystkie dzieci biegną do ciebie, nie? Wyrywają kartki z zeszytów, biegną z autografami, chcą tą książkę, nie? Tylko wiesz co, jak mówisz, że jest spotkanie autorskie, te dzieci, tak jak wcześniej wspominałem, one są takie, że kurczę, pisarz idzie, no, nuda, nie? A potem się okazuje, że nie mają pieniędzy, żeby tą książkę kupić. Więc ja właśnie z przyjacielem, z Mikołajem, ten co mnie zmusił do wydania książki, wiesz, my byliśmy w szoku i co my mamy robić? Więc teraz robimy tak, że jak ktoś nie ma pieniążków, no to zapisujemy go na listę, dajemy książkę i potem on donosi, nie? No jakby nie doniesie? A miałem takie sytuacje, no to ponoszę stratę, nie? Książka podpisana, no i trudno, no trzeba ponosić ryzyko, to jest no zwykły biznes. No oczywiście, że jest zwykły biznes. No dobra, no i wydałeś tą książkę, zacząłeś jeździć na te spotkania autorskie i teraz tak. Na początku to ty wysyłałeś pewnie po szkołach jakieś tam, słuchaj, jestem taki, przyjadę do was, będę gadał, tak? Tak. O książce. A już teraz jest tak, zrobiłeś sobie już taką markę, że dzwonią po ciebie, czy... Powoli tak. Aczkolwiek wiesz, na razie jestem tutaj w okręgu tutaj, powiedzmy w powiecie, no Stalowa Wola, okolice. Byłem już na przykład teraz w Warszawie, tam w Lublinie, tu też to byłem w szoku. 120 książek w jeden dzień, nie? To jest u dzieci, nie? To była grupa może z 300 dzieci. To jest masakra, nie? W życiu bym się nie spodziewał, ale no, że będą aż tak, wiesz, podjarane tym, że książką po prostu, nie? I dalej no to po prostu będę robił tak, że do jakiegoś większego miasta pojadę, potem będę zdobywał kontakty, no i jakoś to się będzie roznosiło. W Lublinie właśnie też chcą inne szkoły zrobić spotkania, natomiast no teraz nóżka złamana, więc no na razie nie ma szans. Aczkolwiek, jeszcze tutaj dodam, chciałem zrobić spotkanie autorskie tutaj w Bibliotece Miejskiej. No chciałem. I co? No nie. Dlaczego? Słuchaj, nie wiem co jest, że tak powiem, z tą biblioteką nie tak, ale jeżeli ja bym był na ich miejscu, no to za wszelką cenę chciałem zdobyć jakiegokolwiek pisarza, żeby ich do jasnej, ciasnej tam wsadzić, niech robią te spotkania autorskie, nie? Za pierwszym razem mi powiedzieli, że jestem za młody, żeby zrobić spotkania autorskie. Potem jak już sobie tam drugi raz poszedłem za wydaniem Feel Alive, znaczy po wydaniu Feel Alive, no to mi mówią, że tam jakiejś sali nie ma, albo że nie zapewnią mi, że przyjdą ludzie na to spotkanie. No przecież dobra. To jest miejskie, to jest z miejskiego budżetu, więc dla wszystkich, tak? Ale wiesz co? Pojechałem do Bojanowa, do Bojanowa akurat to zawdzięczam mojej cioci, bo tam ma dzieci właśnie w Gwoźdźcu, w szkole, no i się udało tak zrobić, że tamte szkoły z tamtej gminy, można powiedzieć, nie? Bo to jest gmina Bojanów, tak? No to właśnie z tamtej gminy wszystkie szkoły sobie tam były chętne na to, nie? I parę szkół, znaczy 2 szkoły dziennie chyba robiłem. No i słuchaj, byłem właśnie tam w bibliotece tej gminnej w Bojanowie. Słuchaj, ja byłem w szoku, nie? Że tam naprawdę mnie przyjęli bardzo ciepło i to nie raz. Jeszcze drugi raz tam pojechałem, też było super i też ostatecznie zrobiłem tam również premierę Bright Upadek, więc to jako takie wsparcie w ogóle dostałem od tamtej biblioteki, to jest szok, nie? Potem też byłem w domu Seniora Plus w Maziarni. To też było ciekawe przeżycie, bo może piszę książki dla młodych osób, ale nie wiem. Tomek Gotkowski, on tutaj był, tutaj pierwszy odcinek tutaj nagrywaliśmy, on pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Panie Tomku, pomóżmy temu chłopakowi, no czemu nie, bez sensu. Ale szczerze nie wiem, czy bym chciał do Miejskiej w Stalowej. Już nie, tak? Ja wolałbym... Już się zradziłeś, czy jak? Wolałbym pójść do MDK albo do SDK-u. No, mam nadzieję, że tam by się coś udało. W sensie, wiesz, ja od nikogo nie oczekuję, że coś takiego się zdarzy, nie? Ale jeżeli mam porównanie, że nie jestem przecież mieszkańcem Bojanowa albo tamtych okolic, to jest przecież 30 km stąd i tam zostałem naprawdę miło przyjęty, a w Stalowej to co miałbym na kolanach prosić, żeby mi udostępnili salę, nie? To jest wielki budynek tam... To miasto w ogóle to jest w ogóle jakiś ewenement, bo ja chodziłem, wiesz, 2 lata chodziłem, żeby namalować mural Stanisława Kluka, a w Nisku namalowałeś. Widzisz, no. To miasto jakieś po prostu. Ale właśnie to jest, wiesz, takie no smutne trochę, że z jednej strony chcą tutaj młodych ludzi, z drugiej strony chcesz zrobić spotkanie autorskie w bibliotece miejskiej. Za darmo, ja to robię za darmo, dosłownie przyjeżdżam z możliwością, że nic nie mogę, nic sprzedać nie muszę, nie? I muszę się dosłownie prosić, żeby jako młoda osoba jakoś się spróbować rozwinąć. Ludzie mówią, rozwijajcie swoje pasje, ale jak mają ludzie młodzi rozwijać pasje, jak w ogóle nie mają do tego możliwości? Właśnie też przed naszym wywiadem, tak z ciekawości, przejrzałem sobie ilość młodych, co cierpią na depresję, nie? Z oficjalnych danych to jest 20% młodzieży. To jakbyś w klasie miał 6 osób z depresją. To jest naprawdę poważny temat i wiesz, co będzie za 10-20 lat, to będzie coraz gorsze. Znaczy, to ten temat chcemy poruszyć podczas kolejnego wywiadu. Wiemy, jaki jest problem. Jest masakra. I wiemy, że państwo zamiata to pod dywan, udaje, że tego nie ma. No. W Stalowej Woli miał powstać oddział psychiatrii dziecięcej i nie powstał. W Radomiu na cały Radom chyba liczy 200 tysięcy mieszkańców albo 300. Jest tylko jeden psychiatra dziecięcy. W Nowej Dębie wiem chyba jest 4 czy 5, nie wiem, tam wysyp jakiś jest, ale ogólnie problem depresji dziecięcej i wśród młodzieży jest ogromny i będziemy chcieli to poruszyć. No, no ale wracajmy do twojego problemu. No widzisz, no. Tak jak zaznaczyłeś, no, miasto chce inwestować w młodych, ci młodzi się jakoś tam rozwijają po garażach, grają, plumkają sobie na jakichś tam zespołach, no ale jakoś tak nie wychodzi to dalej, nie? No niestety. No bez sensu. No, mamy nadzieję, że za pomocą naszego wywiadu to się zmieni. No dobra, to już, że trzecia część pani Bright będzie. A tak, właśnie, zauważyłem, że masz odjechany podpis. Zajebisty, nie? Tak, to właśnie tutaj dla studia to jest właśnie cały pakiecik. I również dla ciebie, żeby nie było, bo też jestem bardzo wdzięczny, że udało się coś, to proszę. To jest 3 książeczki. Dobra, poczekajcie chwilę. Poczekajcie, podpisane czy jeszcze nie? Oczywiście, że tak. No. Już myślałem, że na żywo. Tak mi się ręka telepała przed tym, więc... No i drodzy, żebyście wiedzieli, jak wyglądają w ogóle książki Mateusza, to jest tak, od tego się zaczęło, czyli to jest Bright w otchłani kłamstw. Proszę bardzo. Piękna okładeczka. Druga książka to była Feel Alive, tak? Zgadza się. Ten pseudoporadnik. Jezu. Co? To nie poradnik. No to przecież można się troszeczkę ponawijać. Motywować młodych. No oczywiście można tak mówić. Śmieję. Trzeci. Bright Upadek. Takie piękne książeczki. Gdzie można w ogóle te książki dostać? Jest jakaś sieć dystrybucji? To znaczy, tylko internet? W internecie są sprzedawane. Bright Upadek jeszcze nie trafił do biegu, aczkolwiek u mnie na Facebooku oczywiście. Tam można do mnie napisać, to ja nawet z dedykacją prześlę i też jestem w takim sklepie samowydawcy.pl. To właśnie też się zrzeszamy, wszyscy samowydawcy w Polsce. Jeździmy na różne targi i tak dalej. Z mojej perspektywy to się mi po prostu nie opłaca, bo tu dużo trzeba zapłacić, ale w każdym razie mamy tam sklep, no i tam można kupić samowydawcy.pl. Sprawdzę podpis. No oceń. Orzesz, kurza, twarz. Serdecznie dziękuję za wywiad i życzę wszelkie pomyślności w 2023 roku. No dzięki wielkie. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie widzieć kamera, ale później może nasz reżyser to przybliży na filmie. No odjechany ten podpis. No widać, że prawdziwy artysta. No. Kto projektuje twoje okładki? Marta Żurawska. To płacisz jej za to, czy jak to tak, jest? Tak. Wiesz, to samo wydawanie polega na tym, że wkładasz pieniądze i ewentualnie się sprzeda. Albo się nie sprzeda. No. Wiesz, to jest potężne ryzyko. Jeżeli nie nastawiasz się na to, że ewentualnie będziesz tam coś musiał właśnie z tym robić, to lepiej nawet książki nie pisać, bo wydawnictwa zjadają wszystko. Wiesz co mnie cieszy, że jest tutaj logo Stalowej Woli i miasto Stalowa Wola. Bo pierwsza książka została dofinansowana. Już drugiej nie starałeś się, czy po prostu nawet nie chcieli? Znaczy, ja nie chciałem prosić o to, bo skoro sam to mogę zapewnić, to też... Ja nie lubię szukać sponsorów, wolę działać na własną rękę, nie? Jestem po prostu tak, wiesz, nauczony, że jeżeli sam sobie mogę z czymś poradzić, no to wolę sam, wiesz, nie chcę żebrać od ludzi, dajcie mi na to, tak... No, ja bym dał, wiesz, ja chcę wspierać też młodych, ale też, wiesz, no... Nie lubię prosić o to. Nie. Jeżeli książki są takie na tyle dobre, że mogą się obronić, a jeżeli no, dalej robię dodruki, nie, no to znaczy, że są chętni na nie, no to jeżeli są w stanie się obronić, no to wiesz, nie widzę sensu szukania dofinansowań. Nie? No to już, bo trochę mi głupio, mi dałeś 2 komplety, kurę, no to my ci zapłacimy, żeby wesprzeć artystę. Nie no, co ty, no, to jest prezent. Dzięki, mamy prezent. Na sam koniec jeszcze takie luźne pytanie. Co cię łączy z osobą Łukasza Kościelskiego? Mikołaj. Przyjaciel. A to o co chodzi? Chodzi o to, że no wiesz, w liceum poznałem Mikołaja, on, zostaliśmy na przyjaciółmi, pomógł mi naprawdę no dużo, jak widzisz, no dzięki niemu, ta książka w ogóle jest dedykowana jemu, no i na samym początku machnąłem mu dedykację, mogę przeczytać? No jasne, proszę. No dobrze. Książka dedykowana Mikołajowi Studnickiemu, osobie bez której pomocy nie odważył wydać pierwszej części, a w rezultacie także nie wydałbym tej. Dziękuję za wszystko, przyjacielu. Na końcu też machnąłem dość sporym podziękowaniem. Moi drodzy, nie każdy kumple może się poszczycić tym, że piszę o nim w książce. No. Następna książka będzie dla Heleny. To taka prywatna. Właśnie zacząłem pisać. Taka... Ale czy trzecia część Bright będzie dla Heleny? Nie, to jest całkiem co innego. To jest wyjątkowy prezent. Jedyny w swoim rodzaju. Romasidło? Proszę? Romansidło jakieś? Nie lubię romansideł. To będzie na naszą rocznicę, planuję. Ojże, kurka, wodna. No. To już niedaleko, tak? 3 miesiące. Mam nadzieję, że się streszczę, bo się zacząłem rozpisywać, mam 25 stron, a to jest tylko styczeń. Ja mam napisać jeszcze ile tam? Ponad rok, nie? No. A co mnie łączy z Łukaszem Kościelskim? No tak jak mówiłem, Mikołaj, bo Mikołaj na początku grał w Stali, teraz grał u Łukasza Kościelskiego, nie? No i wiesz, to mnie zapraszał na mecze co jakiś czas. Łukasz chyba gdzieś o mnie usłyszał gdzieś kiedyś. Się mu właśnie obiło o uszy. No i do mnie napisało, tam chyba też się spotkaliśmy na paru meczach. Na pewno się spotkaliśmy na paru meczach, nie? No i jestem mu mega wdzięczny, że też no, mnie polecił, nie? A ty chodzisz w ogóle na mecze? No tak, no, na Mikołaja chodzę, no. Raz pamiętam, byliśmy w Żupawie właśnie z Heleną, motorem pojechaliśmy. I wiesz, motor kupiłem w sierpniu tego roku. Miałem mieć stary motor dziadka w WFM-kę. Dalej jest w renowacji od 2 lat. Wziąłem, czerwona strzała. Albo bordowa taka. Piękny klasyk. Cudowny. No i kupiłem sobie Hondzie, no i mówimy, dobra, idziemy na mecz Mikołaja, bo trzeba go zobaczyć, kurczę, w akcji. Przyznam się, że gra zajebiście. I pojechaliśmy tam i kurczę, potem Żupawa, no to jest połowa drogi do Tarnobrzegu, nie? I w drodze powrotnej złapał nas deszczyk. Burza to była, nie? I kurczę, jest godzina 21. Stajemy gdzieś tam na przystanku, na Zabrniu chyba. I kurczę, no wtedy spełniło się nasze marzenie. Takie jedno, no generalnie większość par ma chyba takie marzenie, żeby sobie zatańczyć w deszczu, nie? Niekoniecznie w burzy, ale tak wyszło, nie? Już i tak byliśmy przemoczeni na tym motorze. Wiesz, no jadąc nie, w deszczu cały czas. Potem przestało padać, trochę byliśmy u znajomej, potem dopiero o 22 wróciliśmy. Ale pioruny i tak latały, wiesz, po jednej drugiej stronie. Wiem, że to gubi pomysł, ale innej po prostu możliwości nie była, że już przeszło trochę, no to ten. I widzisz, takie sytuacje miałem, że padało, często tak jeździłem, a potem nagle, wiesz, jadę sobie spokojnie z siłki, dostaję w bok, no i co? Złamana nóżka. Życie. Życie. Ale moi drodzy, jak sami widzicie, Mateusz nie jest jakimś luzerem i jakimś tam zakomplizionym, Boże, jak to nazwać teraz? Młodzież, ja nie wiem jak nazywa, kujonem, jakimś kujonem, nie? Nie jestem. No nie jest właśnie, jesteś luźnym gościem, który jest po prostu, wiesz, bo normalnie, szczerze, przeglądałem twój Facebook, sam się jaka gwiazda, nie? Ulizany tu, tak sobie robi zdjęcia, leży sobie gdzieś na jakichś schodach, wiesz. Sobie, kurę, ale typa przeprosiłem na studiu. Wiesz, a to jest inaczej. Ja staram się jak najbardziej ograniczać, wiesz, powiedzmy mojego, nie? Bo szczerze powiedziawszy, 3 lata temu nie miałem nic, wiesz, wszyscy cisnęli z tego bekę i tak dalej. Przez jakiś czas chciałem po prostu ludziom, przepraszam, udowodnić, że się da, nie? A teraz jestem na takim etapie, że w sumie wszystkie marzenia spełniłem. Znaczy większość, bo chcę jeszcze mieć jakiegoś fajnego klasyka, nie? Co pali 40 litrów na stówę. Więc nie wiem, jak ja to kiedyś utrzymam, ale wiesz, takie mam marzenie. No i wiesz, no staram się jak najbardziej ograniczać to takie wrażenie, że mogę mieć nie wiadomo jakiego, no bo to się generalnie kojarzy z pisarzami, że to są nudziarze, że mają wywalonego, że kurde, wszystkich, co są gorsi, jakoś patrzą na nich z góry. Właśnie nie. Ja chcę jak najbardziej, jak najwięcej współpracy na przykład z kimś podejmować, z osobami, które są faktycznie ciekawe, które mają jakieś pasje, ale takich osób jest bardzo mało, więc żeby jakieś coś fajnego zrobić, no to wiesz. Wiesz, po to jest też nasz kanał, żeby właśnie takich ludzi jak ty... To jest wiesz, świetna inicjatywa, muszę przyznać. Naprawdę, to jest super robotę robicie, że w Stalowej Woli ktoś, kto jeszcze nie jest istotny na świecie albo w kraju, może się zaprezentować, może przyjść, poopowiadać, no, że mieszkańcy generalnie mogą no, poznać się, bo tak naprawdę nie dość, że pandemia to jeszcze taka, nie wiem, jest ogólnie teraz, ludzie są podzieleni, nie? Wiadomo przez to. I wiesz, no są zasiedzieni w komputerach i tak dalej i tak naprawdę, no wiesz, no coraz mniej się spotykają. Smutne to trochę. No wiesz, technologia. Ludzie wolą sobie podpisać, wiesz, jak widzę w knajpie, siedzi cała drużyna, ekipa i wiesz, i wszyscy na telefonach sobie się, ja pierdzielę, ale czasy, nie? No bez jaj, no kurka wodna. Do niektórych knajp to moim zdaniem to powinno być, wiesz, takie szafeczki jak na basen, telefon tu zostawiasz i gadaj, no. No tak. No teraz wiesz, coraz bardziej popularne są jakieś agroturystyki, że wiesz, no Wi-Fi, no television, kurwa, tylko wiesz, no ludzie, no. Może to brzmieć boomersko, że internet psuje, ale no nie oszukujmy się, trochę tak jest. No jest, no. Ale popatrz, kurwa, kolejny odcinek u nas i rozmawiamy z ludźmi, którzy spełniają marzenia i miejmy nadzieję, że dzięki nam, dzięki tobie, dzięki tym ludziom, których zapraszamy, no ten świat jeszcze taki nie będzie zgorzniały, więc wiesz, przeknę teraz, ale się nie spierdolę po prostu, no. No tak, no miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, nie? Mm. Ale wiesz co, też ludzie po prostu muszą się nauczyć tego, żeby nie być takimi, kurde... Muszę wymienić niecenzuralne słowa w mojej głowie. Nie być po prostu zawistnymi, nie? Wypikamy cię. Nie trzeba. Nie, słuchaj, bo na przykład nie jestem jakimś fanem piłki nożnej, ale... Wiem, co się dzieje tam mniej więcej, nie? Na przykład Lewandowski. Chłopiec przychodził do Barcelony, to mieszane było uczucie, nie? Pierwsze mecze Polacy narzekają, nie? Że kurde strzelić se nie umie. Potem nagle zaczyna strzelać, nie no, Lewandowski, by ciebie zawsze... Nie, ja mówiłem, że ty będziesz grał jak kurde gwiazda. Nagle mundial, no co ty chłopie odwalasz, nie? No po co? Wiesz, to jest brzemię ludzi, którzy są na szczycie, nie? No na tym tronie. Oni muszą być cały czas, wiesz, bo upadek boli najbardziej z samej góry, nie? Mhm. I oni noszą całe życie to brzemię, że wiesz, że... A najgorsze jest to w ogóle hejtowanie i w ogóle ta społeczność internetowa. W komentarzach ludzie cisną... Boże, nie wiem, czy ostatnio co Justynie Styczkowskiej pocisnęli za Sylwester Marzeń. Ludzie, kochani, opamiętajmy się, no. No tak, no robi to, co robi, co ludzie. Dokładnie, no. Niech sami coś ze sobą zrobią, a nie innym wytykają. Nie? I wiesz, media to jeszcze podsycają, wiesz, takie clickbaity robią, wymyślają jakieś tam specjalne ten... Dobra, mieszę z tym, bo odbiegamy od tematu. Mateusz, dzięki, że przyszedłeś do naszego studia. Dzięki za prezenty. Również dziękuję. Życzymy ci oczywiście powodzenia. Pisz tą książkę dla Helenki, bo czas ci się kurczy. No i co? I czekamy na trzecią część Sary Bright. Jeżeli się ukaże kolejna część, to na pewno będę informował. Poinformuj nas, możemy zrobić debiut u nas na studiu, w studiu. O! No to muszę zabrać, kurczę, za zapisanie, nie? No, żeby jak najbardziej. No i oczywiście mi też jest bardzo miło, naprawdę niezwykle miło, bo ten wypadek pokrzyżował mi dużo, wiesz, planów i tak naprawdę przez 2 miesiące no, nie miałem kontaktu z czytelnikami, nie miałem kontaktu właśnie z tymi spotkaniami autorskimi, ale dzięki wam no, na nowo odżyłem i mam nadzieję, że w tą wiosnę będzie petarda taka, jaka miała być na jesień, więc znowu zacznę ze spotkaniami, no i będę... Mam nadzieję, to jakoś dalej pchał do przodu. Pchaj ten wózek jak najdłużej. Życzymy ci tego jak najbardziej.